Cześć, witam Was w kolejnym holu zakupowym ubrania. Dzisiaj będą też buty i biżuteria. Naprawdę nie mam tego dużo, ale coś tam mam jeszcze z wyprzedaży, jeszcze z takiego letniego, część rzeczy będzie już na jesień i stwierdziłam, że jak Wam teraz tego nie pokażę, to pewnie już tego po prostu nie zrobię, bo nie planuję żadnych zakupów, na razie nic nie jest mi po prostu potrzebne, więc stwierdziłam, że taki mniejszy haul, na który Was serdecznie zapraszam. Postaram się podlinkować wszystkie rzeczy, jeżeli oczywiście jeszcze będą. I zacznijmy jeszcze od takich rzeczy letnich, bo mam właściwie jedną, dwie, które tutaj mam, które sobie kupiłam, i zacznę od czegoś, co już na kanale pokazałam w filmie o sukienkach. Sukienka, którą znacie, sukienka z mojito, sukienka midi z taką dziurką tutaj na brzuchu, która jest po prostu przepiękna. Bardzo mi się podoba ten wzór, a w zasadzie to dobór kolorystyczny, i dekolt bardzo mi się też podoba. Na dole ma taką falbanę, pewnie zobaczycie ją na mnie w zbliżeniu troszkę lepiej. Ja zapłaciłam za nią chyba 80 zł, była przeceniona ze 170, ona była właśnie taka troszkę droższa. Natomiast mega mi się spodobała już w reklamie Kodano i stwierdziłam, jak ją tylko zobaczyłam na żywo, jeszcze nie byłam pewna, że to jest właśnie ta sama sukienka, ale okazało się, że tak, to jest ta sama i super się nosi, bo już ją nosiłam, już ją prałam, jest po prostu rewelacyjna, więc jeżeli możecie ją jeszcze dostać teraz w dobrej cenie, to polecam. Co prawda lato się kończy, ale wiecie, na kolejny sezon to jest taka sukienka w stylu Laurelli, a te sukienki no, są na pewno droższe. No i ona z tyłu ma jeszcze, słuchajcie, gumeczkę. Bardzo fajnie się wpasowuje, pytałyście też po filmie z sukienkami, jaki ja mam rozmiar. Tu mam rozmiar 34, chociaż zawsze w mojito biorę 32. Ale ta sukienka jest tak tutaj uszyta, jest tak tutaj węziutka, że tutaj mam 34. No i druga sukienka, którą kupiłam, kupując właśnie tą, to będzie już taka sukienka bardziej jesienna, bardziej do pracy. Jestem ciekawa, czy Wam się w ogóle podoba, bo to jest sukienka z błyszczącego takiego niebieskiego materiału. No i na wieszaku, jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam tak, a, no nie wiem, nie wiem, ale słuchajcie, wzięłam ją do przymierzalni i stwierdziłam, że bardzo fajnie leży. To jest typu szmizjerka, no i taka typowo biurowa, ja uwielbiam takie sukienki, ale w mega właśnie ciekawym kolorze i w takiej ala satynowym materiale, chociaż to oczywiście nie jest satyna. No i tutaj mamy jakby taki podwójny materiał, tak jak widzicie, ale nie ma tutaj zakładki, to jest taka oszukana zakładka, powiedzmy, dodatkowa. No i fajne ściągnięcie tutaj jeszcze w talii, a myślę, że ona będzie fajnie wyglądała też może z dodatkowym paskiem. No i wydaje mi się też, że ten kolor bardzo mi pasuje, to pewnie zobaczycie na przebitkach. Dzisiaj jest, słuchajcie, jak to nagrywam, ponad 30 stopni, jest mega gorąco, więc ja tutaj się topię, ale już tam na przybitkach pewnie szczegółowo to zobaczycie. I ona była przeceniona ze 159 zł na, uwaga, 39,90. Więc jestem ciekawa, czy jeszcze będziecie mogli ją dostać. Będę szukać jej na stronie i jeżeli tylko jest, no to podlinkuję. A jak nie, to pewnie stacjonarnie można jeszcze gdzieś na takich ostatnich, wiecie, ostatnich wyprzedażach. Więc to by były te dwie sukienki. Ubrań nie mam dużo, bo naprawdę nie potrzebuję nic po prostu. Natomiast w Reserved byłam również. Kiedyś Reserved był moim ulubionym sklepem. Kiedyś, słuchajcie, kupowałam tam naprawdę dużo. Teraz od dłuższego czasu nic tam mi się nie udało trafić. Nie wiem, coś się zmieniło, ale jakoś tak te ubrania ostatnio do mnie nie przemawiają. Ale kupiłam okulary i chciałam Wam je też pokazać. To są takie okulary, w których mega mi się podoba ten koci kształt. Są dosyć ciężkie niestety, ale na promocji w Reserved można fajne okulary w fajnym kształcie dostać, więc mam też okulary właśnie z Reserved. I teraz słuchajcie, buty. Buty mam już na jesień, więc teraz już przejdziemy do jesiennych rzeczy. Mam dwie pary, właśnie wczoraj je odebrałam i stwierdziłam, że jest to też dobry moment do kupienia butów jesiennych, no bo zaraz kończą się wyprzedaże. Ja potrzebuję botków, bo robiłam porządki i większość po prostu wyrzuciłam, bo już były zajechane, a
Teraz jak, jeżeli nie kupię ich teraz na końcówce wyprzedaży, no to zaraz będę musiała kupować, wiecie, w pełnych cenach. Pierwsze botki to jest Gino Rossi. Ja w ogóle zrobiłam zamówienie, jeszcze Wam powiem, na Modivo. I też właśnie od razu chcę Wam powiedzieć, że teraz już było bardzo ciężko kupić, bo wszystko jest przebrane, wszystko już jest naprawdę, wiecie, wykupione i to co jest, to wcale nie są jakieś takie duże promocje. Wchodziłam i na Kazara i na różne strony. No i jakoś tak, no nie mogłam nic ciekawego znaleźć, już się chyba szykują na jesień. Na obuwie zawsze był fajny wybór, teraz też nic specjalnego. A Modivo, które też jest stroną jakoś tam powiązaną z obuwie, miało tych botków naprawdę sporo i w takich właśnie dobrych promocyjnych cenach. Jeżeli chodzi o te botki Gino Rossi, to ja ten model doskonale znam, bo ja się nad nim milion razy zastanawiałam, bo one były strasznie drogie, chyba 400 zł kosztowały. Natomiast teraz udało mi się je dostać na dużej promocji za około 200 zł. Szkoda, że nie było modelu takiego w macie, bo pamiętam, że chciałam właśnie beż w macie, ale te błyszczące uważam, że będą mega fajne właśnie do sukienki, zresztą do spodni też, fajne właśnie mają kształt, fajny mały obcas, jeszcze sobie kupię takie na wysokim obcasie, ale to są takie na co dzień do, wiecie, do pracy. Więc ja uwielbiam taki look, że wiecie, macie jakąś sukienkę i botki do tego. Zresztą one do wielu rzeczy będą pasować, też do garnituru. Jestem mega ciekawa, jak te buty będą się nosić, czy nie będą się tutaj, wiecie, zagniatać. Ale fajnie, fajne są, tylko jak macie bardzo wąską kostkę, no to może być to problem, bo one są tutaj wąziutkie, one są bardzo dopasowane. Na mnie są bardzo ładnie dopasowane, bardzo dobrze leżą, ale od razu uprzedzam, jak się Wam podobają, żeby sobie po prostu to zmierzyć, sprawdzić. Dobra, i to są te Gino Rossi, natomiast chciałam coś jeszcze takiego klasycznego, czarnego i nie do końca poszłam w klasykę, bo wybrałam takie botki Carini, już Wam je pokazuję. Pierwszy raz mam botki Carini, one mają w ogóle świetne opinie. To są też botki skórzane i ja wzięłam z takiej faktury, wiecie, zamszowej. Mega mi się spodobał obcas, nie ukrywam, że to jest ta główna rzecz, no bo tutaj macie takie zdobienie i bardzo fajnie to wygląda, natomiast też tu na zbliżeniu już widzicie, że one są takie wytarte z przodu i z tyłu też. Zobaczcie. I ja się mega obawiałam, że ja nie będę chciała ich przez to nosić, że będzie mi to po prostu przeszkadzać, bo ja lubię jednak rzeczy klasyczne. Ale jakoś tak przemyślałam sprawę, bo nie zrobiłam tych zakupów od razu i ciągnęło mnie do tych konkretnie botków. Mam jeszcze z Carini drugie, takie bez tego wytarcia, ale bardzo podobne. Natomiast te mi się mega podobały też, jak są wyprofilowane, nie są, tamte były jakoś takie bardziej z przodu podniesione. No i słuchajcie, wzięłam te, one były też na bardzo dobrej promocji, też minus chyba około 50%, czyli też około tam 200 zł wyszło ostatecznie za te botki. Z tyłu one mają jeszcze zasuwak. No i są trochę bardziej, nie chcę powiedzieć toporne, a myślałam, że będą takie trochę delikatniejsze, aczkolwiek bardzo mi się też podobają, też uważam, że fajne będą do sukienek, no i to na co dzień też takie właśnie. Więc jestem zaopatrzona po prostu na jesień do pracy, no bo oprócz tego jeszcze mam jakieś takie płaskie botki z zeszłego roku, ale to już są takie, wiecie, do pracy, no i pewnie jeszcze coś na wyższym obcasie zakupię, no bo te obcasy tutaj to jest po 6 cm i to jest taki standard dla mnie do chodzenia na jesień. Zazwyczaj takie obcasy noszę i jest to dla mnie naprawdę okej. To mnie nie męczy, jestem do tego już przyzwyczajona. I słuchajcie, na koniec chcę Wam pokazać biżuterię. Ja w ogóle ostatnio, słuchajcie, się bardzo biżuterią zainteresowałam. Tej biżuterii dosyć dużo mi przybywa, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś no to bardzo mało tej biżuterii nosiłam. Czasami to tak, że wręcz po prostu zapominałam, wychodząc z domu, założyć cokolwiek. Ale teraz to się bardzo zmieniło i może nagram Wam niedługo w ogóle jakiś taki film o biżuterii, o fajnych markach biżuteryjnych, bo wszystko to, co kupuję, to są właściwie marki polskie, w większości w ogóle jakieś rękodzieło. I tutaj pokażę Wam łańcuszek, który był robiony na zamówienie z marki Mocje, od Emocje i Moc. To jest taka marka na Instagramie, Handmade with Magic, zobaczcie. I niestety to jest srebro pozłacane. Ja ostatnio kupowałam tylko i wyłącznie stal chirurgiczną, tutaj mam stal, to jest apart, ta
ta ważka. Natomiast, no bo wydaje mi się, że wiecie, to jest trwalsze jednak niż rzeczy pozłacane. Przynajmniej takie ja mam doświadczenia. Ale tak mi się podobają po prostu rzeczy z tych mocji. No i muszę przyznać, że ciężko jest znaleźć wyroby ze stali chirurgicznej takie wyjątkowe jak niektóre te pozłacane. Więc skusiłam się i słuchajcie, nie było tego, co chciałam, bo chciałam słońce i chciałam turkus. I po prostu właścicielka wykonywała ten łańcuszek na zamówienie. Bo zobaczyłam właśnie słońce z innym kamieniem już niedostępne i czekałam dosyć długo, ale było warto, bo słoneczko jest prześliczne. Nie wiem, jestem ciekawa, czy Wam się podoba, bo mojej mamie się na przykład nie podoba. Mi się bardzo podoba, myślałam, że będzie troszkę większa, bo jest malutkie, ale ja właśnie lubię taką subtelną biżuterię, zwłaszcza, że to jest mocny akcent. Turkus jest fajnym kamieniem, taki kamień trochę kreatywności, trochę dla zwycięzców, też dla wodników, czyli wiecie, mój znak zodiaku, no i słońce, symbol królestwa, więc wiecie, no to mówiło do mnie, że muszę to kupić. Więc bardzo fajny symbol i właśnie fajnie mi pasuje do różnych rzeczy. Kiedyś się bałam właśnie takiej biżuterii z kamieniami, no bo to jest kolor, ale powiem Wam, że te rzeczy naprawdę fajnie wyglądają, fajnie można to dopasować do stylizacji. Także to jest pierwsze i ja zapłaciłam za to 200 zł. Jest to wykonane ręcznie, no tam jest, widzicie to słoneczko w detalach, naprawdę jest fajnie wykonane, więc jest to uważam ok. No i druga marka to jest Laoni, ja tych marek obserwuję mnóstwo, ale zauważyłam, że była promocja z okazji drugiego weekendu. Wiecie, teraz marki robią promocje z różnych okazji. No i z tego względu właśnie z tej marki zamówiłam sobie dwie rzeczy. Chciałam jakieś zielone kamienie, bo takich nie mam w ogóle. I zamówiłam takie kamyczki. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało na szyi, dlatego że... Oj! To jak widzicie jest poziome. To jest chyba diopsyd, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Też bardzo fajna symbolika tego kamienia. Wydaje mi się, że strasznie mi pasuje, bo ja mam zielone oczy, więc fajnie to wygląda właśnie przy twarzy, a jest bardzo subtelne, bo jakby to był jakiś taki mocny, duży, zielony kamień, taki, nie wiem, amulet, wiecie, niektórzy takie noszą, no to już chyba by mi trochę przeszkadzało, bo to by było wtedy za mocne i kolor, i wielkość, ale jak to jest kolorowe, ale takie subtelne, maleńkie, no to naprawdę fajnie wygląda, może jeszcze tak Wam pokażę. No i właśnie na stronie było pokazane to ze swetrem, takim beżowym i to tak ładnie się odbijało z tego swetra, więc stwierdziłam, dobra, biorę. No i tutaj zapłaciłam 100 coś złotych po tej promocji, nie wiem, chyba 130, a moim głównym celem były kolczyki, bo słuchajcie, kiedyś nie nosiłam w ogóle kolczyków. Ja mam przybite uszy i one mi tak trochę zarastają, a później chcę założyć kolczyki po roku albo po dwóch nawet i muszę tam się, wiecie, przebijać tymi kolczykami. Ale teraz stwierdziłam, że kolczyki będę nosiła regularnie. Polubiłam to nawet, no i kupiłam sobie takie kolczyki, bo mam same wkrętki, te są takie troszkę większe, chociaż wiecie co, nosiłam kiedyś kolczyki z AliExpress na clips, ale chciałabym nosić takie wkręcane jednak, no bo mam przybite uszy i czemu by nie nosić wkręcanych, więc one są właśnie takie, wiecie, tak mniej więcej to wygląda. Myślę, że bardzo klasyczne. Pewnie będę jeszcze kupowała kolejne, no bo tak jak mówię, same wkrętki mam. Chociaż nie wiem, czy się przekonam do wiszących. Jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzała ta biżuteria właśnie pozłacana. Ale wydaje mi się, że też ja wcześniej, słuchajcie, kupowałam bardzo tanią biżuterię pozłacaną. A tutaj wydaje mi się, że jak im więcej o tym czytam, że są różne techniki, obserwuję teraz taką markę, z której mam zamiar zrobić kolejne zakupy, gdzie oni potrójnie na przykład pozłacają, więc to też na pewno jest trwalsze niż takie te łańcuszki pozłacane po 50 zł, które kiedyś kupowałam. Więc zobaczymy. No mam nadzieję, że to będzie troszkę lepsza alternatywa. Jak macie jakąś fajną markę biżuteryjną, to też dawajcie znać. No i słuchajcie, to wszystko. Także bardzo malutki haul, ale mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.